Przedstawiamy Państwu kolejną naszą pracę. Altana ze strzechy, a w środku grillowędzarnia. Cała altana w zabudowaniu. Pokażemy Państwu część zabudowaną grillowędzarni wraz z kominem. Dość potężna, bo z posadzką o rozmiarach prawie 60 metrów z kamienia polnego, ciętego, płomieniowanego. I teraz może co w środku. Tutaj widzimy grillowędzarnię. Palenisko po prawej stronie. Tutaj już inwestorzy nie będzie widać, bo nie ma jeszcze podłączonego światełka. Wędzili przed Wigilią. Z boku mamy mechanizm podnoszenia rusztu. Tutaj w tym miejscu podnosimy na zapadkach. Możemy też z powrotem opuścić. Ruszt, na które można także ułożyć mięcho czy cokolwiek innego i wędzić, a u góry w środku no niezbyt widać są haki do powieszenia mięsa, kiełbasy, różnych innych rzeczy. Z podłączeniem elektryki, kompletnie ze wszystkim, z kamienia polnego jak widać. Ale tak to się prezentuje od zewnętrznej strony, z przepiękną działką oczywiście. Grillowędzarnia wykonana przez naszą firmę Grillowędzarnię Tomasz Kiszka. Altana ze strzechy wykonana z firmą współpracującą. Widzą, strzecha położona idealnie, w najlepszym porządku, bardzo dokładnie. Można biesiadować przez 365 dni w roku. Coś ciekawego i oryginalnego, co sprawi, że nawet zimą w mrozie możemy zrobić sobie grillowanie, wędzenie. Nie będzie nam straszny deszcz, mróz, spiekota. Zapraszamy do współpracy. grillowędzarnie.pl lub jeśli ktoś ma konto na Facebooku, wpisać hasło wystarczy grillowędzarnie. Tam w galerii zdjęć możecie zobaczyć Państwo wszystkie nasze prace. Od morza aż po góry. Telefon kontaktowy. 609 029 108. Zapraszamy do współpracy.